Przede wszystkim dzisiaj robimy sobie analizę meczów, które będą miały miejsce w ramach Ligi Mistrzów. Poszczególne spotkania wam przedstawię w ramach szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Czy Robert Lewandowski pokona tutaj Ajax Amsterdama, dokładnie jego drużyna, o tym w dzisiejszym filmie. Zrobimy sobie też typy. Jestem ciekaw też waszej opinii na temat właśnie tych meczów. Napiszcie w komentarzach, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, zacznijmy tutaj od pierwszego meczu, to jest Schalke kontra Lokomotiv. Tutaj jak ten mecz się prezentuje i kto zwycięży? No tutaj bym powiedział, że to jest tak naprawdę duży znak zapytania. Jakbym postawił jednak na zwycięstwo tutaj Lokomotivu, chociaż może to być na wyrost. No Schalke to nie jest to Schalke co jeszcze kilka lat temu, tak? Natomiast Lokomotiv ostatnio się bardzo dobrze spisuje. No nawet tutaj dobrze się spisują zawodnicy występujący, Polacy, którzy występują w Lokomotivie, tak? Rybus czy tutaj Krychowiak. Jeśli się nie mylę, to chyba Krychowiak został ostatnio piłkarzem miesiąca. Także naprawdę tutaj ciężki orzech do zgryzienia. Potem mamy Galatasaray kontra Porto. Tutaj bym obstawiał na zwycięstwo Porto. Club Brugge kontra Atletico Madryt. To jest ciekawe tak naprawdę zestawienie, ponieważ wiemy, że ostatnio Atletico przegrało tak naprawdę w ramach tutaj Ligi Mistrzów. No ale taki mecz każdemu się zdarza raz na ileś tam lat, raz na x lat. Natomiast później tak naprawdę Atletico wróciło do swojej świetnej formy. Absolutnie tutaj uważam, że przewaga będzie Atletico pomimo tej wpadki, która miała miejsce. Inter Mediolan kontra PSV. Tutaj bym powiedział, że to będzie remis 2-2, ewentualnie zwycięstwo Interu. FC Barcelona kontra Tottenham. Tutaj bym obstawiał zwycięstwo FC Barcelony, tak? Jednak Messi, który występuje, to jest w świetnej formie. Natomiast Tottenham, no jednak oni za mało mają szczep do strzelania bramek. Tutaj Tottenham zdecydowanie powinien mieć więcej napastników, więcej piłkarzy do strzelania bramek. Także obstawiałbym zwycięstwo tutaj Barcelony, tak? Barcelona, która bez Messiego da sobie świetnie radę, a jeżeli Messi wystąpi w tym meczu, to spokojnie pokona. Krwena Zvezda kontra PSG. Czy coś trzeba jeszcze dodawać? PSG zrobi sobie miazgę, tak? Krwena Zvezda tutaj będzie pokonana 3-0 albo 5-0, aczkolwiek muszę powiedzieć tak, jeżeli piłkarze z PSG zlekceważą tak naprawdę przeciwnika, to może się okazać, że będą się męczyć. Natomiast PSG absolutnie jest lepszym zespołem, ma lepszych piłkarzy na papierze, na boisku, w każdym wymiarze finansowym, transferowym. Natomiast no, może zgubić ich tak naprawdę głowa, tak? Jeżeli sobie będą takim lekko duchami, przejdą sobie lekko koło tego, ale oni są świetnie tak naprawdę nabuzowani, świetnie są nastawieni kondycyjnie, mentalnie, także wątpię, żeby taka wpadka stała się z Krwaną Zvezdą, tak? Także PSG uważam, że to będzie 3-0 albo 5-0. Monaco kontra Borussia, to jest ciekawe tak naprawdę zestawienie. Ale nie oszukujmy się, Monaco to nie jest to Monaco, co jeszcze było rok temu. Cień tak naprawdę tej drużyny, Thierry Henry, który przyszedł w ciężkich czasach, ma pomóc tej drużynie, ale to jest po prostu dramat, dramat. Ja powiem szczerze, nawet bym nie chciał być w tej drużynie, tam jaki tam są morale w tej szatni, jeżeli oni przegrywają, tak, czy nawet powiem tak, nie wygrywają meczu od kilkunastu spotkań. Teraz to się zmieniło, ale dramat, dramat po prostu. Ten klub to idzie w ogóle do kompletnej rozbiórki, zostanie sprzedany. Tak jak tam się źle dzieje, jeśli chodzi o właściciela, tak, tam był zatrzymywany i tak dalej, tak samo tutaj to praktycznie ta sytuacja przekłada się na piłkarzy. Także Borussia sobie ładnie przejedzie się na Monaco, zwycięstwo 2-0 albo 3-1 nad Monaco. Potem mamy Liverpool kontra Napoli. No i to też jest taki ciekawy tak naprawdę, można powiedzieć, wisienka na torcie, Liverpool kontra tutaj Napoli. Jestem ciekawy, jak się zakończy to spotkanie, ponieważ Carlo Ancelotti to można powiedzieć, że to jest stary lis, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. On potrafi świetnie przygotować drużynę. No miał małą wpadkę tak naprawdę z Bayernem, za co praktycznie został zwolniony, jak prowadził Bayern. Natomiast uważam tak naprawdę, mimo wszystko będę konsekwentnie stwierdził, że Liverpool ma większe szanse, tak? Natomiast no nie powiem tak, bo Liverpool może się wyłożyć. Największym problemem
problemem dla mnie Liverpoolu, znaczy dla mnie, dla po prostu Liverpoolu to jest chyba problem, tak? Jest to, że oni mają praktycznie tak jednego tego nominalnego napastnika, czy grają cały czas tym nominalnym napastnikiem. Natomiast w dzisiejszych czasach trzeba mieć tą zmienność, tak, tych zawodników. Oni muszą się odnajdywać na pozycji. To, co robi Juventus, tak? W Juventusie obrońca potrafi wejść pole karne przeciwnika, zdobywa bramki z główki i tak dalej. To samo po prostu powinno się dziać w przypadku w Liverpoolu. Tutaj Klopp zapomina, powinien bardziej wymienną piłkę grać. Obrońcy też powinni podłączać się do akcji ofensywnych, nie zawsze, tak, ale w pewnych momentach powinni też zdobywać bramki i nie powinno być tak, że tylko Mohamed Salah i tak dalej powinien zdobywać te bramki wysunięty. Oczywiście ma tych pomocników, ale tam jest zachowana taka hierarchia. Także ja bym tutaj postawił na remis, na zwycięstwo Liverpoolu, ale Carlo Ancelotti, ja wiem, że on świetnie potrafi budować te drużyny, zwłaszcza, że ostatnio bramkę strzelił Arek Milik, Piotr Zieliński gdzieś pewnie wystawi ich w pierwszym składzie. Potem mamy Wiktoria Pizno kontra Roma i tu zwycięstwo powiedział, że jest Romy. Wiktoria Pizno przegra. Następnie mamy Real Madrid kontra CSKA Moskwa. Tu bym powiedział tak, te spotkania raczej Realu Madryt na wschodzie są niewygodne dla Realu, no ale teoretycznie powinni zwyciężyć, tak? Chociaż to też jest taki Real po prostu, to nie jest ten Real, co jeszcze wcześniej był, praktycznie tutaj Real, który ma swoje problemy wewnętrzne. Young Boys kontra Juventus, to będzie piękne, to Juventusik będzie sobie, rozegra sobie mecz 4-1 albo 3-1, chyba że wyjdzie tutaj trener Juventusu z takim założeniem, to co mówił Wojtek Szczęsny po jednym z meczów, gdzie Mateusz Borek go pytał, że mogą wygrać po prostu jedną przewagą bramki, tak, 1-0, ale to może być złudne w przypadku takiej drużyny, ponieważ jeżeli taka drużyna będzie widziała, że tutaj przewaga tylko z jednej bramki, to będą chcieli się starać odrobić tak do samego końca. Natomiast jeżeli rzeczywiście wyjdą na nich, tak, z takim nastawieniem, żeby wygrać 2-0, 3-0, to absolutnie powinni to zwyciężyć. Tak jak mówię, zawsze jest kwestia zaskoczenia, zawsze jest po prostu kwestia tej głowy, no bo jeżeli zlekceważą przeciwnika, to nawet Young Boys może pokonać Juventus, ale Juventus naprawdę jest w świetnej dyspozycji. Podoba mi się to, jak buduje drużynę tutaj trener Juventusu. Wymienność pozycji, nie ma tak naprawdę takich gwiazd, tak, to jest Liverpool, cały czas Mohamed Salah i tak dalej. Wpuszcza różnych tak naprawdę zawodników, każdy ma szansę pokazania się. Ten zespół gra, można powiedzieć, tiki-takę, piłeczka chodzi od nogi do nogi. Każda pozycja na tym boisku naprawdę to są mocne, kluczowi zawodnicy. Także Juventus świetna tak naprawdę drużyna. Nawet jeżeli Juventus nie osiągnie sukcesu w tym roku, to jest to drużyna absolutnie, która jest zbudowana bardzo dobrze i która osiągnie ogromny sukces w przyszłości. Potem mamy Benfica kontra AEK i tutaj bym powiedział, że to będzie zwycięstwo jednak Benfiki, AEK zostanie pokonane. Szachtar Lyon, tutaj mamy ciekawe tak naprawdę zestawienie, no nie wiem, jak to może się zakończyć. Lyon jest w bardzo dobrej dyspozycji, jednak postawiłbym na zwycięstwo Lyonu. Manchester City kontra Hoffenheim, tu powinno być zwycięstwo Manchesteru City. Następnie Ajax Amsterdam kontra Bayern, czyli ta wisienka na torcie, ten mecz będzie można zobaczyć w telewizji polskiej. No tutaj musi być zwycięstwo Bayernu Monachium i bramki, dwie brameczki Roberta Lewandowskiego, który będzie świdrował ten rekord bramek, tak, te statystyki, jeśli chodzi o zdobyte, o napastników, którzy mają najwięcej bramek strzelonych w Lidze Mistrzów, bo już tam jest na 5 czy na 6 pozycji, przeskoczył Thierry'ego Henry, a przed nim jest chociażby Benzema. Także tutaj bym postawił na Bayern. Ajax Amsterdam, jak zwykle Ajax stawia na młodych piłkarzy, są tam talenty, natomiast jako całość to jeszcze nie. Bayern to jest drużyna jednak, która jest przygotowana na takie mocne spotkania na Ligę Mistrzów i rzeczywiście nie wiem, czy będzie tutaj rotował Niko Kovac, bo jeżeli będzie rotował co 15 minut z zawodnikami, też może to się wszystko zmienić, tak? Natomiast jeżeli Bayern wyjdzie w tym najmocniejszym składzie, w tym znanym, tak, a więc Robben, Ribery, Miller, Robert Lewandowski, to absolutnie mają szansę
szansa na zwycięstwo. No i potem mamy Valencia kontra Manchester United. Tutaj jest ciekawe zestawienie. Uważam, że absolutnie tutaj Manchester United ma przewagę, zdobędzie zwycięstwo w tym meczu. Także Manchester według mnie powinien pokonać spokojnie Valencię. Mam pewien znak zapytania co do Manchesteru City i Hoffenheim, bo Hoffenheim bardzo dobrze się ostatnio spisuje. I chociażby my tutaj w lidze. Natomiast Manchester City po pierwsze tak, ostatnio przegrał, bodajże to było z Chelsea. No i Manchester City, chyba że będą chcieli po prostu zacząć tą plamę i zwyciężą z Hoffenheim wysoko. No bo na pewno mają ku temu możliwości piłkarzy. Natomiast no może to być niespodzianka. No trzeba pamiętać, że w tych rozgrywkach zawsze w jakimś meczu będzie niespodzianka. Tak? Także tak, to są właśnie te typy na dzień dzisiejszy. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz w komentarzach swoje typy, kto według ciebie wygra te mecze, kto przegra, kto strzeli bramkę. No i najważniejsze, czy Polacy wystąpią w tych meczach dzisiejszych, a więc Borus i Piszczek w tutaj Bayernie, Robert Lewandowski. Czy Robert Lewandowski zdobędzie jedną bramkę, być może popisze się hat-trickiem w spotkaniu z Ajaxem Amsterdam. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.